Pierwszy przetarg na realizację bike parku został unieważniony, ale w drugim udało się wyłonić wykonawcę. W postępowaniu ogłoszonym na początku marca tego roku ofertę złożyła tylko jedna firma. Warszawska spółka VeloProjekt. Przedsiębiorstwo złożyło również ofertę w pierwszym przetargu, którego przedmiotem było opracowanie dokumentacji na bike park. Oferta zawierała jednak cenę, która znacząco przekraczała szacunki ratusza. Postępowanie musi musiało zostać unieważnione. Drugi przetarg zmienił znacząco zakres oczekiwanej usługi. Tym razem zadanie było kompleksowe od zaprojektowania po oddanie do użytku. Na ogłoszenie odpowiedziała ta sama spółka i zaoferowała cenę mieszczącą się w budżecie przedsięwzięcia. Bike Park to przestrzeń, w której powstanie zespół torów przeznaczonych do jazdy na rowerze, rolkach, deskorolce i hulajnodze i skierowany do wszystkich grup wiekowych. Prócz nich na terenie objętym inwestycją ma powstać plac wypoczynkowy wyposażony w ławki i stojaki rowerowe. Pojawi się tam również samoobsługowa stacja naprawy rowerów. Cały obszar ma również być zagospodarowany zielenią, ale nowe nasadzenia nie są planowane. Zgodnie z założeniami magistratu pojawią się tam trawniki. Za usługę realizowaną w formule Zaprojektuj i wybuduj, warszawski wykonawca chce blisko 898 tysięcy złotych. Kwota ta zmieściła się w planowanym budżecie. Jak wynika z dokumentacji przetargu, spółka obejmie Bike Park 6 gwarancją i rękojmią, a obiekt powstanie w ciągu 7 miesięcy od daty zawarcia umowy.